Szanowni, na dzisiejszej lekcji badaliśmy nadal prawo Archimedesa, a raczej takie zjawisko, bo dopiero sformułowanie na podstawie tych naszych badań prawa fizyki to nadejdzie. Takie zjawisko, które polega na tym, że jak się zanurza w wodzie przedmiot, to wydaje się, że ten przedmiot traci na wadze, no i my już jesteśmy na tyle mądrzy. Chyba muszę się zmniejszyć. Tak. Jesteśmy już na tyle mądrzy, że wiemy, że to nie chodzi o to, że przedmiot traci na wadze, tylko że pojawia się siła działająca do góry. Nazwaliśmy tę siłę siłą wyporu. No i ponieważ ta siła wspólnie z napięciem nici czy sznurka, za który ten przedmiot, w tym wypadku bombka wypełniona, akrylowa rozkładana bombka wypełniona kulkami metalowymi, zamocowany jest do siłomierza. Te dwie siły, siła wyporu i siła napięcia nici, muszą równoważyć ciężar. No i zauważyliśmy, że im bombka bardziej się zanurza, tym wskazania siłomierza zdają się maleć. No ale to może tylko oznaczać, że siła wyporu rośnie. W związku z tym, im większa jest objętość tej kulki zanurzonej w wodzie, tym większa siła wyporu. No i zauważyliśmy też oczywiście, że ta bombka wypiera wodę, tak? Bo zajmuje miejsce w przestrzeni, w której znajdowała się woda i woda musi się gdzieś podziać. W związku z tym jakby no idzie do góry, bo gdzie indziej podziać się nie może. No i żeby zbadać zależność tej siły wyporu od objętości zanurzonego ciała, a chcemy zbadać własności tej siły wyporu tak dobrze, żeby pomimo, że jest to abstrakcyjne pojęcie, abstrakcyjna wielkość, żeby jej istnienie było dla nas tak samo oczywiste, jak istnienie przedmiotów, które możemy wziąć na przykład do ręki, i tutaj taki przedmiot reprezentowany jest przez kubek. No więc pytanie, jak siła wyporu zależy od objętości zanurzonego ciała? Ano, mieliśmy trzy rodzaje bombek o trzech różnych średnicach, no i badaliśmy znanym sposobem siłę wyporu w naczyniu, do którego nalana była woda i naczynie było ustawione na wadze. Waga była wytarowana i do tego naczynia bombki wisiały na drucikach. Ostrożnie wprowadzaliśmy bombkę każdego rodzaju i odczytywaliśmy wskazanie wagi. No i wiemy, że w takiej konfiguracji waga wskazuje siłę wyporu. Dlaczego tutaj średnica w trzeciej potędze? No bo kula ma tylko jeden wymiar liniowy. To jest średnica albo promień. Promień to jest połowa średnicy, więc oba są związane. No a my wiemy już, że objętość wyrażamy w jednostkach sześciennych. No i jedyną wartością, z której można utworzyć tę jednostkę sześcienną, to jest średnica do trzeciej potęgi, bądź promień do trzeciej potęgi, to wszystko jedno. W związku z tym, jeżeli będziemy znali zależność tej siły wyporu od średnicy w trzeciej potędze, to będziemy wiedzieli, jak siła wyporu zależy od objętości. No i tu są wyniki naszych pomiarów. W tej tabelce były trzy zespoły. To są wyniki pomiarów siły wyporu, tak jak pokazywała je waga. Waga pokazuje w gramach, no ale umiemy mała bombka, średnia bombka, duża bombka. Umiemy, to są wartości średnie pomiarów tych trzech zespołów. No a tutaj te wartości średnie są po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przeliczone na newtony i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą, że 1 gram waży 1/100 newtona. No i teraz nanieśliśmy to na wykres, te dane na wykres siły wyporu względem trzeciej potęgi średnicy.
tutaj mamy trzecią potęgę średnicy, tutaj mamy siłę wyporu. Może ja spróbuję zmniejszyć, żeby zobaczyć, czy to da się uchwycić na jednym ekranie. O tak, no teraz za to mniej widać, co tu się dzieje, ale widać chyba cały wykres. Siebie stąd zabiorę. No i wyszła zależność liniowa. Wyszła zależność liniowa, a to, jak dyskutowaliśmy, oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że siła wyporu jest proporcjonalna do objętości. I tam nie do kwadratu objętości, nie do pierwiastka z objętości, nie wiem jak to jeszcze co komu może przyjść do głowy, tylko dokładnie do objętości. No więc to jest pierwsza ważna cecha siły wyporu, którą poznaliśmy dzisiaj. Właściwie nie tyle poznaliśmy, co wyznaczyliśmy tę własność z doświadczenia, z naszych własnych pomiarów.